oddaję chwałę Jezusowi Chrystusowi. Ja pracuję w szkole i no, jest teraz grypa w szkole. Dzieci chorują na grypy żołądkowo-jelitowe. No i tak w piątek trochę coś tam zaczęło się dziać z moim żołądkiem, jelitami. Nie poszłam na węglizację, bo chciałam iść, a nie poszłam przez to. W sobotę tak już było, ale przyszła mi myśl, pójdziesz w niedzielę i niech się tam ktoś o ciebie pomodli i będziesz uzdrowiona. Wiem, że to Duch Święty mi powiedział. No i tak poczułam dotknięcie teraz i jutro znów idę do pracy, a jest tak, że ja zastępuję wielu nauczycieli, bo po prostu nauczyciele chorują i też tak jest, że dzieci zabierają jednego dnia, a drugiego dnia przyprowadzają rodzice i to tak, nie wiem, ja się też modlę za te dzieci i one na drugi dzień patrzę zdrowe, normalnie funkcjonują. No to taka, powiem wam, walka była, to takie śmieszne, ale może dla mnie przez dwa dni nie było śmieszne, bo te dolegliwości i po prostu zła jestem na diabła, że nie poszłam na ewangelizację i powiedziałam, nie, nie będziesz mnie męczył, dzisiaj pójdę i po prostu poprosiłam akurat Julitkę, żeby się o mnie pomodliła i skończy się. Nie mniej niż patrzę, że ja się męczę, że mnie boli żołądek albo jelita, albo po prostu mam te takie perypetie. I oddaję chwałę za to Jezusowi. Amen.